Końcówka lutego, ostatni dzień karnawału. Miasto w północno-środkowej Krecie, Retymno. Od rana przemykają po ulicach ludzie w najdziwaczniejszych przebraniach. A co dlatego, że dzisiaj parada. Cała Grecja się bawi, ale przez Retymno przechodzi jedna z największych parad w całym kraju. Obchody karnawału mają swoje korzenie w starożytnych zabawach ku czci Dionizosa, a wielka parada odbywa się tutaj od ponad 100 lat. Wzdłuż jezdni ustawiają się garbie. My też. Ja ze złamaną nogą miałam obawy, czy wejście w tłum to dobry pomysł. Okazało się, że bardzo dobry. Wszyscy mimo tłoku uważali na mnie, a i moja noga bawiła się nieźle, zbierając rzucane przez przebierańców serpentyny. Ja sama zaś usłyszałam wiele słów otuchy. Ulicą przeszło 20 tysięcy ludzi w wariackich przebraniach i w wariackich humorach. Widzowie też często w przebraniach, albo chociaż w głupim kapelusiku czy ze sztucznym nosem. Niektórzy niosą butelki po wodzie, ale z płynem nieprzezroczystym. A niektórzy nie bawią się w butelki. Mają całe kanistry. A już następnego dnia kolejna okazja do zabawy. Kaftara deftera, czyli czysty poniedziałek. Zaczyna się post. A jak najlepiej uczcić rozpoczęcie postu? Oczywiście, ucztą. A poza tym puszczaniem latawców. Na plaży wiatr unosi kolorowe latawce w najprzeróżniejszych wzorach. Latawiec symbolizuje oczyszczenie, odnowę.
niczym dusza lekka i pozbawiona trosk, unosi się ponad marnością świata. Jest czysty poniedziałek, to jest dzień wolny od pracy. Święto. Jestem na plaży. Ludzie siedzą na kocykach z jakimiś smakołykami w plastikowych pudełkach. Niektórzy przywieźli ze sobą stoliki i krzesełka i bardziej po pańsku się spędza ten dzień. Dzieciaki siłują się z krotawcami, które wiatr im wyrywa z rąk. Biegają tutaj nade mną. Jestem przy skarpie. Na skarpie siedzą ludzie, też mają stoliki rozstawione. Śpiewają. Chyba nie słychać, ale śpiewają. No, jest pięknie. Piękny dzień, czysty. Jest fajnie. I ja nawet też mam swój latawiec, bo było zimno, włożyłam szalik i ten szalik mi powiewa na wietrze. Więc świętuję godnie. Czysty poniedziałek. No i uczta. Skoro jest post, to nie jemy mięsa. Za to jemy owoce morza. Na naszym stole kalmary, krewetki, tarama salata, pasta z ikrydorsza, chleb lagana, płaski, postny, bez zakwasu. I co nie bez znaczenia, chałwa. A to wszystko z winem Rycina. Bo jak mówi Takis, w czysty poniedziałek musi być Rycina. A potem to już naprawdę 40-dniowy post, czyli byle do świąt. Yeah.